Szanowni Państwo, drodzy melomani, jak to się mówi w świecie, dear opera lovers, wszyscy, którzy kochacie operę, wszyscy, którzy kochacie piękny śpiew i znakomite głosy polskie i światowe, czujcie się zaproszeni do Wrocławia, do Opery Wrocławskiej. Właśnie rozpoczynamy sprzedaż biletów na koncert inauguracyjny. W koncercie wezmą udział znakomici śpiewacy, kilkoro z zagranicy, kilkoro z Polski. Na pewno będzie to uczta dla wszystkich, którzy sobie cenią ten rodzaj sztuki. Zaprosiliśmy śpiewaków z najwyższej półki ze świata, śpiewaków, którzy wraz ze mną występowali w Royal Opera House w Londynie, w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, występują w La Scali, w Paryżu, w Wiedniu, we wszystkich znanych miejscowościach, na wszystkich znanych scenach operowych świata. Mam tu na myśli Lianę Harutunian, Charlesa Castronovo czy Jekaterinę Siurinę. Jest to trójka artystów zagranicznych, którzy zgodzili się przyjechać do Wrocławia. Jest to dla nas zaszczyt. Nigdy wcześniej nie występowali w Polsce, oczywiście we Wrocławiu również nie. Do nich dołączy cała plejada gwiazd polskich. Będziemy mieć Monikę Ledzion, będziemy mieć Małgorzatę Walewską, będziemy mieć Arnolda Rutkowskiego, będzie Remigiusz Łukomski, Joasia Zawartko, znana tutaj publiczności wrocławskiej, znakomity sopran, ale też będziemy mieć wschodzące gwiazdy. Piotr Buszewski i Szymon Mechliński, jeden tenor, jeden baryton dramatyczny. Niesamowita kariera przed tymi młodymi ludźmi stoi otworem. Przyjeżdżają do Wrocławia, śpiewają dla nas w koncercie, a później Państwo na pewno usłyszą te wszystkie nazwiska, o których dzisiaj mówię, w całym naszym sezonie artystycznym. Począwszy od styczniowych premier, które będziemy przedstawiać wkrótce, te nazwiska będą z nami, będą występować, będą pięknie dla Państwa śpiewać. Zapraszamy. Kasy otwarte, internet otwarty. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo uczestniczyć w naszych wspaniałych przedstawieniach. Zapraszamy.